czemu kazałaś Zej zostać na Korwusie? Nad Atullą poszło jej świetnie. Przydałaby nam się tutaj. Gleb to część mojego życia, o której wolałabym zapomnieć. Zej może wiedzieć o mojej przeszłości, ale nie chcę, by patrzyła jej w twarz. W porządku. Przynajmniej pada śnieg. Ładnie jest. To nie śnieg. To pył atmosferyczny po operacji Popium. Resztki miasta, które od dziesięcioleci jest martwe. Wiesz co? Może po prostu sobie pomilczę. Aiden, patrz! Co to za światło? Najwyższy porządek. Na 100%. Co oni zrobili? Jazda! Znajdziemy Gleb i dowiemy się, co się stało z Delem. Potem wrócisz do ruchu oporu i sprawdzicie, co się dzieje. Z tego, co wiem, wciąż żyją tu ludzie. Myślałam, że Gleb zrezygnowała z Vardos wraz z Imperium. Myliłam się. Gleb. To była Gleb. Pask. Rzućcie broń, już. Nasza protektor przestała być przydatna dla projektu odrodzenia i najwyższego porządku. Projektu odrodzenia. Porywania dzieci. Ratowanie. Tworzenie z nich armii, jakiej ta galaktyka jeszcze... nigdy nie widziała. Senat na to na pewno nie pozwoli. Po Senacie i całym Układzie Hosnian zostały tylko zgliszcza. Te światła na niebie. Piękne, nieprawdaż? Republika zmarnowała całe dekady, nie robiąc nic. My w tym czasie przygotowywaliśmy się na ten dzień. Wiesz, Aiden, mam nadzieję, że doceniasz, że dzisiaj, akurat tego dnia, postanowiłem być tutaj z tobą. W miejscu, w którym wszystko mi odebrałaś. Oddział, moją rodzinę. Tyle czasu czekałem, by ci odpłacić. Najpierw był Del. Tak, to ja właśnie. A teraz... twoja córka. Nie. Nie. Ustalcie, co wiedzą ruchu oporu, a później spalcie to miasto. Musiałem żyć w twojej galaktyce, Aiden. Teraz ty będziesz żyć w mojej. Ta walczy z najwyższym porządkiem? Bronią Vardos i chronią samych siebie. To nie znaczy, że Jinata stoi po naszej stronie. Wykorzystajmy to zatem. W drogę! Thank you.
stoją nam na drodze. Zdejmijmy ich. Znajdź przekaźnik komunikacyjny. Poszukamy nadajników ratunkowych. Dostańmy się do przekaźnika. Pakuj to, proszę. Dio, poszukaj w mieście nadajników ratunkowych. Wsparcie wroga, poziom zerowy! Dwa nadajniki? Lepiej dwa niż żaden. Masz rację. Znajdźmy Zej. Skanowanie. Karabas! Kapsuła jest w samym środku pola bitwy. Jak to rozegramy? Zdejmiemy ich. Co do jednego. Teren. Ciężki strzelec!
Karabas! Kapsuła jest w samym środku pola bitwy! Jak? Zdejmiemy ich. Co do jednego. Gdzieś tam jest. Musimy ją tylko znaleźć. Zhakuj to. Musimy oczyścić teren, zanim otworzymy kapsułę. Nie ryzykujmy zdrowia. Nie damy rady takiemu monstrum. Szybko! Musimy znaleźć Zej. Analiza. Hakuj to.
przodem! Dobra! Sprawdźmy kapsułę! Ha! Ani śladu, Zei. Spokojnie. Zei jest mądra, silna. Znajdziemy ją. Trzeci sygnał! Ona żyje, Shriv! I jest sama. Do tego nadajnika! Będziemy się martwić, gdy znajdziemy Zei. Jest blisko. Już prawie jesteśmy. Kapsuła ratunkowa. Ona? Nie. Nadajnik jest blisko. Musiała go wyrwać i uciec w bezpieczne miejsce. Nie mają. Jeśli najwyższy porządek się wycofuje, to jest to manewr taktyczny. Jinata zostanie zmiażdżona. Dotrzemy do niej. Widzę tu sporo sprzętu, którym możemy jej pomóc. Prom! Kolejni szturmowcy.
Skan, proszę. Nie. Skarbie. Tata nie żyje. Co? Myliliśmy się co do Gleb. To Husk zabił twojego ojca. To Husk żyje? Tak. Ale to się zmieni. Dostaniemy się na pokład niszczyciela i załatwimy go na dobre. Aiden. Chcesz ścigać Huska? Ruszcie się! On ucieka! Mamo, dość. Zabicie jednego człowieka nie przywróci nam taty. Gdybym tylko podjęła walkę, dołączyła do ruchu oporu, nic takiego by się nie stało! Słyszałaś, Huska. Najwyższy porządek planował to już od dawna. To nie była twoja wina. Przecież możesz jeszcze dużo zmienić. Ruch potrzebuje wszelkiej pomocy. Jeśli ustalimy, jakie siły ma najwyższy porządek... To ruch oporu będzie miał szansę. Dobrze. Okej. Okay. Musimy dostać się do środka. Hej, Shriv. Masz kiepski pomysł? Witaj w ruchu oporu. Spokojnie. Nie wiedzą, że ukradliśmy Taj. Trzymaj szyk i miej oczy szeroko otwarte.